W dniu wczorajszym przy pożarze, dużym pożarze stacji demontażu pojazdów uczestniczyło łącznie 16 zastępów pożarniczych, 50 strażaków. W tym część zastępów spoza powiatu jeleniogórskiego uruchomiona została kompania odwodowa Lwówek Śląskiej. Wszystko rozpoczęło się wewnątrz hali demontażu pojazdów. Zapaliło się jedno z aut, później kolejne bezpośrednio sąsiadujące. Pożar się szybko rozprzestrzenił. Akcja trwała łącznie ponad 5 godzin. Sytuacja w początkowej fazie była bardzo trudna. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, wysoka temperatura otoczenia też właśnie utrudniała prowadzenie akcji. Na szczęście udało się opanować rozprzestrzenianie się pożaru i nie dopuścić do rozprzestrzeniania się na dalszą część tej stacji demontażu. Za wcześnie, żeby mówić o przyczynach, ustala to policja. Bardzo możliwe, że będzie powołany biegły z zakresu ustalania przyczyn pożarów. Wtedy dopiero będzie można oficjalnie podać przyczynę. Na szczęście wszystkie osoby znajdujące się w tej hali opuściły pomieszczenia przed przybyciem pierwszych jednostek Straży Pożarnej.